Alto, il campionato del mondo è finito, lo vince il Brasile. Roberto Baggio jest najbardziej kochanym włoskim piłkarzem wszechczasów, niezależnie od barw klubowych, które reprezentował. Żaden piłkarz z Italii nie pozostawił po sobie tak olbrzymiej, wciąż odczuwalnej pustki na poziomie ludzkim i sportowym. To nie jest opowieść o robocie, o maszynie, to historia genialnego piłkarza, bardzo wrażliwego człowieka, który przestrzelił najważniejszy rzut karny w swojej karierze i dzięki temu stał się bardziej ludzki, a już bez wątpienia bardziej kochany przez kibiców na całym świecie. Wystarczyło ujrzeć go w jednej akcji, by wiedzieć, że ma się do czynienia z kimś wyjątkowym. Tak kilkunastoletni Roberto Baggio radził sobie w Serie C, w drużynie Llaneros i Vicenza, która już nie istnieje. Zresztą podróż do jego korzeni, którą odbyłem, może okazać się dla niektórych rozczarowująca. Parafialne boisko w Caldonio, gdzie zaczynał swoją karierę, już nie istnieje. Lokalny klub, w którym grał, też nie przetrwał próby czasu. Jako szóste z ośmiorga dzieci stolarza Florindo Baggio dostał imię na cześć Boniseni, świetnego włoskiego napastnika, gwiazdy Interu Mediolan w latach 70., ale ojciec ponad piłkę stawiał kolarstwo i dlatego nigdy nie zapisał się do komitetu oszalałych rodziców, które są największym przekleństwem młodych talentów. Nie wtrącał się i dawał wolność. Tego w produkcji Netflixa nie widać, ale rodzina Roberto Baggio była bardzo biedna. Kiedy w sierpniu 2020 roku jego ojciec zmarł podczas mowy pogrzebowej, Eddie, młodszy brat Roberto, który zaliczył prawie 100 meczów na poziomie Serie B, powiedział: miał do wykarmienia dużą rodzinę i pracował 20 godzin na dobę. Nie przesadzam, nie miał czasu na nic innego. Nauczył nas pokory, poświęcenia, odpowiedzialności i solidarności. O zasadach w rodzinie Roberto Baggio dużo mówi fragment wywiadu z jego córką Valentiną dla magazynu Sportweek, dodawanego w weekendy do La Gazzetta dello Sport. Tata poznał mamę w wieku 14 lat, była jego pierwszą dziewczyną. Kiedy pierwszy raz poszedł na obiad do jej domu i dano mu stek, zapytał, czy to aby na pewno wszystko dla niego, bo w domu taki kawałek dzielą na 10 osób. Do Vicenzy trafił jako 13-latek, po testach, które trwały ledwie 15 minut, bo tyle czasu potrzebowałby strzelić 2 gole. Tak dziś wygląda stadion, na którym grał. Jak wspominał po latach, mieli tak silną drużynę młodzieżową, że po meczach biegli do sędziego i pytali, jaki był wynik tego meczu. Według statystyk Baggio strzelił 110 goli w 120 grach w juniorach. Koledzy nazywali go Wilhelm Tell, bo na treningach nudziło go strzelanie do bramki. Ćwiczył więc precyzję, uderzając z dystansów ustawione punkty, poprzeczki i słupki. Swój styl gry opisał później już jako piłkarski emeryt. Interesowało mnie tylko jedno – przyjąć piłkę, a później umieścić ją w siatce. Te fragmenty nagrane amatorską kamerą są doskonałą ilustracją jego słów. Poza talentem Baggio miał też, co dziś brzmi niepopularnie, znakomite predyspozycje fizyczne. Jego pierwsi trenerzy mówili o byczych nogach, o wybuchowości, znakomitym starcie do piłki. W lokalnym środowisku Roberto był najlepszy, ale miał kilku kolegów, którzy chcieli doszusować poziomem do niego i byli blisko, choć wielkich karier nie zrobili. Jeden z nich za handel narkotykami po latach trafił do więzienia. Roberto dowiedział się o tym już jako piłkarz światowej klasy. Przeczytał artykuł w jednej z lokalnych gazet. W drużynie seniorów Vicenzy zadebiutował jako 16-latek. Był już wówczas po pierwszej niewielkiej operacji kolana, która przy późniejszych brzmi jak igraszka. Przeszedł ją lekko. Pierwszego gola jako profesjonalista strzelił z rzutu karnego w meczu z Brescią.
Do piłki szedł, jakby mu się należała, nie zważając na starszych kolegów. Uderzył pewnie. Nie do obrony. Rzuty karne Baggio to ciekawa opowieść, na którą przyjdzie czas w dalszych częściach tego miniserialu. W ciągu dwóch kolejnych sezonów zrobił olbrzymi postęp i był jak młody ptak, dla którego gniazdo jest już za ciasne. Nadszedł czas, kiedy trzeba było odfrunąć. Pierwszą ofertę złożył mu Luciano Moggi, ten sam, który wypchnął go później z Juventusu i zbudował drużynę, która wygrała Champions League. Kiedy pierwszy raz ujrzał Baggio, pracował dla Torino. By poznać lepiej historię Moggiego, zapraszam do odsłuchania podcastu Eleven w Elmen. Znajdziecie go choćby na Spotify. Oferta była konkretna. 1 miliard lirów i współwłasność, ale Vicenza nie chciała o tym słyszeć. 2 700 000 lirów było już propozycją z kategorii nie do odrzucenia. Tyle na stole położyła Fiorentina, zarządzana przez arystokratę Flavio Pontello, spadkobiercę ogromnej rodzinnej fortuny. To on sprowadził do Florencji Daniela Passarese czy Sokratesa. Z właścicielem Vicenzy, Maraskinem, dogadał się szybko. Łączyły ich biznesy. Razem budowali włoskie autostrady. Był upalny maj 1985 roku. Roberto powiedział tak, a dwa dni później w meczu z Rimini świat mu się zawalił. Oto akcja, w której zerwał więzadło przednie, uszkodził łąkotkę i więzadło poboczne. Opuszczał boisko we łzach, a dwa dni później próbował trenować. Medycyna sportowa w 1985 roku była dość specyficzna. Miesiąc po urazie operujący go francuski lekarz Bousquet Saint-Étienne powiedział, że przez rok nie będzie grał w piłkę. Dla 18-letniego Roberto Baggio to był wyrok. Coś jak wieczne potępienie. Bał się. Po latach powiedział nawet, że nie chciał podzielić losu Władysława Żmudy, któremu nieudane operacje kolana zniszczyły karierę. Czerwiec 1985 roku. Roberto Baggio budzi się przerażony po kilkugodzinnej operacji. Ma 220 szwów na zmutowanej, uszkodzonej nodze. Jest wielka, spuchnięta, wygląda jak po mutacji genetycznej. Kolano przypomina wielki melon. Noga jest cała czerwona. Ból tak wielki, że przeszywa czaszkę. Leki nie pomagają. Baggio jest uczulony na przeciwbólowe. W ciągu 2 tygodni po operacji waży 56 kg. Traci aż 12, nie może jeść i spać, nie jest w stanie samodzielnie wyjść do łazienki, prosi matkę, by go zabiła. Przez resztę kariery, jak sam mówi, będzie grał jedną nogą i połową drugiej. Każdy trening, każdy mecz wywołuje u niego ból. Na pytanie, gdybyś musiał grać tylko wtedy, kiedy jest w porządku, ile razy wychodziłbyś na boisko w ciągu roku? Odpowiada, 2-3 razy, nie więcej. Dodaje, jestem absolutnie przekonany, że części naszego ciała poddane poważnym operacjom nigdy nie wracają do swojego pierwotnego stanu. Uważam siebie za żywy dowód na to. Do Fiorentiny dołącza jako wirtualny mistrz. Ma 18 lat, świetne CV i rekomendacje, ale także zmasakrowane kolano. Jest w bardzo złym stanie. Mówi, że rehabilitacja jest dla niego jak wojna w Wietnamie, ale w klubie nie martwią się, że zmarnowali pieniądze. Czekają na jego powrót i wywiązują się ze wszystkich zobowiązań. Choć Roberto jest tak skromny i tak honorowy, że nie realizuje żadnego z 5 czeków w ciągu pierwszych 5 miesięcy w nowym klubie. Czuje się niezręcznie. Jak to? Nie gra i ma brać za to pieniądze? Murem stoi za nim Claudio Nassi, dyrektor sportowy Fiorentiny, który do dziś w sejfie trzyma umowę przedwstępną podpisaną przez Marco Van Bastena. To on przekonał właściciela klubu Pontello do zatrzymania Baggio i wydania fortuny na Holendra. Niestety do akcji wkroczył Silvio Berlusconi i przekonał Van Bastena, że Milan to lepsza opcja dla niego. Oto skan umowy, którą legendarny napastnik podpisał z Violą. 31 grudnia 1985 roku, 7 miesięcy po nieszczęsnym meczu z Rimini, Roberto Baggio udziela krótkiego wywiadu dziennikowi Corriere della Sera. Jest przedstawiany jako chłopiec ze złota, który bardzo szybko doświadczył tego, co może dać piłka. Sukcesu, pieniędzy, rozgłosu, ale i cierpienia, rozczarowania i bólu. Dziennikarz Alberto Costa wspomina, że Baggio jako piłkarz Vicenzy zrobił niesłychane wrażenie na szefach Juventusu, gdy w towarzyskim meczu ze starą damą strzelił cudownego gola, a światowej klasy obrońcy Antonio Cabriniemu
bezczelnie założył siatkę. W tej krótkiej rozmowie Roberto mówi: za miesiąc będę gotowy do gry. Istotnie 29 stycznia debiutuje w nowej drużynie, 8 miesięcy po odniesieniu kontuzji. Ale to jeszcze nie Serie A, to tylko Puchar Włoch. Entuzjazm wraca powoli, ale w Serie A nie zagra do końca sezonu. Jest na to za wcześnie. O swojej kondycji psychofizycznej w tamtym momencie wspominał po latach. Prowadziłem życie samotnika. Mimo powrotu na boisko czułem się jak 20-letni starzec, ograniczony w ruchach, oddychaniu, wszystkim. Miałem może 10% starej siły. Wszystko było dla mnie męką. Patrzyłem na swoich kolegów z zazdrością. Na szczęście zmienił się trener. Eugenio Bersellini wiedział, że od dobrej formy dzielą mnie lata świetlne, ale był dobrym człowiekiem i przygotował dla mnie indywidualny plan powrotu. 3 września w meczu z Empoli w Pucharze Włoch Roberto Baggio strzela 2 gole. 2 dni później w Corriere della Sera João Alves, trener Boavisty, z którą Fiorentina miała grać w Pucharze UEFA, mówi włoskim mediom: rywale wydawali mi się drużyną w naszym zasięgu, ale jeden piłkarz budzi mój strach, odkąd zobaczyłem go w meczu z Empoli, to Roberto Baggio. Jest młody i na pewno zostanie wielkim mistrzem. Baggio w tym artykule nazywany jest nowym Danielem Pasarezią. Argentyński mistrz latem opuścił Viole i przeszedł do Interu. To był wielki cios dla Fiorentiny. Ten tekst o Roberto, napisany 5 września 1986 roku, graniczy z artykułem o maniaku, Arrigo Sacchim, którego dziennikarze przedstawiają jako rewolucjonistę i pioniera. Trener Parmy, obsesyjnie traktujący swój zawód, taktykę studiuje nawet podczas wakacji na plaży. O istnieniu Roberto Baggio wie doskonale. Pierwszy raz spotkali się podczas meczu Vicenza-Rimini, kiedy Codino zniszczył swoje kolano. Sacchi był wtedy trenerem rywali. Do Milanu trafi niespełna rok po tym artykule. Września 1986 roku, prawie 15 miesięcy po transferze do Fiorentiny, Roberto Baggio wreszcie debiutuje w Serie A przeciwko Sampdorii. Jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, ale nie wie, że kolejna burza już nadciąga. W czwartek, kilka dni po debiucie, podczas treningu poprzedzającego mecz z Interem, znów uszkadza prawe kolano. Robi zwód, czuje przerażający trzask i wie, że jest bardzo źle. We wspomnieniach przywołuje tę chwilę z wielkim smutkiem. Miałem tylko jedną myśl: basta, kończę z tym wszystkim, nie mogę już tego znieść. Wolę wszystko oprócz kolejnej operacji. Przy pomocy włoskich lekarzy staje na nogi, do grudnia przechodzi rehabilitację, bo jak twierdzi część medyków, można uniknąć operacji. Gra nawet w jakimś towarzyskim meczu ze Sionem, ale idzie mu źle. Nie chce się dalej oszukiwać, chce operacji. Wraca do Saint-Étienne i profesora Busqueta. W tamtym momencie, jak wspomina jego mama, wypowiedział nietypowe dla siebie słowa: zobaczysz, znowu zagram i spuszczę wszystkim w jakiego nikt nie widział. Ale to chwilowy entuzjazm. Rehabilitacja znowu jest koszmarem. Baggio mieszka w centrum miasta, wstydzi się pokazywać ludziom i czuje, że nie spełnia oczekiwań. Mimo że Florentczycy wierzą w niego i dają mu dużo miłości. Później nazwie ich najwspanialszymi kibicami, jakich spotkał, a czas spędzony w Toskanii opisze jako swój najlepszy w życiu sportowym. 10 maja 1987 roku wyrusza z drużyną do Neapolu na mecz przeciwko drużynie Diego Armando Maradony, która tego dnia zdobywa pierwsze w historii mistrzostwo Włoch. Roberto strzela debiutancką bramkę w Serie A. W cieniu być może najlepszej dziesiątki w historii piłki rodzi się najlepsza dziesiątka w dziejach calcio. Mówi, że nie podołałby bez nowej religii, buddyzmu, do praktykowania której zachęcił go właściciel sklepu z płytami winylowymi, Maurizio Boldrini. Roberto bez ostentacji, ale z oddaniem i dyscypliną podchodzi do nowego życia duchowego. Modli się 2 godziny dziennie. Buddyzm, przyjmowany wówczas jako fanaberia młodego gracza, podsyci nieufność środowiska piłkarskiego, które będzie go traktować jako ekscentryka. Lato 1987 roku jest gorące w Toskanii. Absolutna legenda klubu Giancarlo Antonioni kończy karierę. Na pokład wchodzi nowy trener Sven Göran Eriksson, który podobnie jak Arrigo Sacchi myśli nowocześnie, kolektywnie, ma łagodne usposobienie, ale jest bardzo stanowczy i odnosi sukcesy. Chce, by jego drużyna była jak orkiestra, ma plan na Roberto Baggio. Chce go wypożyczyć na rok do Cesena, by ten odbudował się fizycznie. Piłkarz mówi stanowcze nie i dochodzi do pierwszego ostrego starcia między nimi. Po spotkaniu dzwoni do niego Cesare Maldini, trener kadry do lat 21, i powołuje na najbliższe mecze, ale co paradoksalne,
nie pozwala mu zagrać nawet minuty. Baggio wraca wściekły ze zgrupowania, po kilku meczach ligowych wydaje oświadczenie, że jeden z rywali na boisku groził, że połamie mu nogi i skończy karierę. Pisze, że gracz był zachęcany przez trenera z ławki i że przemoc werbalna to hańba. Dziennikarze go krytykują, zarzucają, że nie ma odwagi, by wskazać konkretnych nazwisk. W przeciętnym sezonie Viola kończy rozgrywki na 8 miejscu, a właściciel Pontello mówi, że zespół gra w 9, bo największe gwiazdy Ramon Diaz i Roberto Baggio zawodzą. Argentyńczyk odpowiada, co on pieprzy, Baggio to 50% tej drużyny. Robi się nerwowo. W pierwszym pełnym sezonie w Fiorentinie Roberto strzela 6 goli w 27 meczach. Tak sobie, ale to inne czasy. Latem Ramon Diaz za niewyparzoną gębę zostanie sprzedany do Interu, gdzie odchodzi też Nicola Berti. Do Fiorentiny trafiają Carlos Dunga i Stefano Borgonovo, napastnik, który odmieni życie Roberto Baggio. Tworzą wspaniały duet B2. Roberto strzela 24 gole w sezonie, w tym 15 w lidze. To forma, która winduje go do reprezentacji. Debiutuje w niej 16 listopada 1988 roku w meczu z mistrzami Europy Holendrami. Pierwszego gola z rzutu wolnego strzela w towarzyskim meczu z Urugwajem w Weronie. Jak wspomina, na trybunach siedziało pół Caldonio, czyli jego rodzinnego miasteczka. By zakwalifikować się do Pucharu UEFA, Fiorentina musi rozegrać barażowy mecz z Romą na wiosnę 1989 roku. Takie były zasady. Decydującego gola strzela Roberto Pruzzo, co jest jego osobistą zemstą na byłym klubie. Baggio świętuje niemal do rana, śpi niewiele, po czym jedzie na ceremonię ślubną. Żeni się z kobietą swojego życia, dziewczyną z Caldonio, którą poznał, gdy miał 14 lat. W czerwcu po makabrycznym ataku czterech młodych kibiców Violi, którzy rzucili koktajl Mołotowa do wagonu wiozącego fanów Bolonii, jedzie do genueńskiego szpitala, by odwiedzić Iwana Dall'Olio. 14-latek był największą ofiarą tego bestialskiego napadu. Po parzeniu uległo 75% jego ciała. Rzucającym butelkę z benzyną był naćpany 17-latek z Florencji, który kilka lat później umarł na AIDS. Sezon 1988-1989 jest jedynym, w którym Baggio gra u boku Stefano Borgonovo. Na stadionie Artemio Franchi spotykają się w charytatywnym meczu 20 lat później. Borgonovo jest niszczony przez straszną chorobę. Stwardnienie zanikowe boczne, zwane ALS. Umiera w 2013 roku. 8 lat wcześniej ta choroba doprowadziła do śmierci polskiego piłkarza Krzysztofa Nowaka. Latem 1989 roku Sven-Göran Eriksson odchodzi do Benfiki, a do Fiorentiny trafia Bruno Giorgi, trener, który prowadził Baggio w Lanerossi Vicenza. To jak gwiazdka z nieba dla piłkarza Fiorentiny. W sezonie poprzedzającym Mundial w Italii spotyka swojego starego, dawnego mistrza i rozgrywa cudowny sezon. Strzela 17 goli w Serie A. Więcej bramek zdobywa tylko Marco Van Basten, który zostaje królem strzelców. To inna era dla napastników. Te liczby nie robią dziś wrażenia, ale tamten futbol, zwłaszcza w Italii, był defensywny, brutalny i szalenie wymagający dla piłkarzy ofensywnych. Baggio realizuje obsesję swojego dzieciństwa. Przyjmuje piłkę i stara się jak najszybciej umieścić ją w bramce. Gra jak za najmłodszych lat, choć w przedziwnym sezonie Viola zawodzi w lidze. Drużyna dociera jednak do finału Pucharu UEFA, gdzie mierzy się z Juve. To pierwszy finał europejskiego pucharu, w którym spotykają się dwa kluby z jednego kraju. Juventus wygrywa w dwóch meczu, a za kulisami rozgrywa się najgłośniejsza transakcja stulecia we włoskiej piłce, wbrew woli samego gracza. Baggio już z dystansem komentuje to tak. Jednym z paradoksów mojej kariery jest to, że uchodziłem za kogoś, kto uwielbia zmieniać drużyny, podczas gdy w piłce nożnej i życiu prywatnym zawsze chciałem stabilizacji i wierzyłem w wielką miłość. Fiorentina nią była. Kiedy przyjechałem do miasta, byłem okaleczony, w złym stanie. Jednak ludzie pokochali mnie od pierwszego dnia, dając mi wielki kredyt zaufania. W przeciwieństwie do wielu lekarzy, kibice zawsze mówili mi, że dam radę. To nie przypadek, że we Florencji odkryłem buddyzm i tylko tam mogłem to zrobić. Tam się odrodziłem. Nie chciałem odchodzić. Już nigdzie nie znalazłem takiego piękna jak we Florencji. Do końca kariery nosiłem w sobie jakąś sportową melancholię, ukryty smutek. Bolała mnie ta nieznośna sprzeczność. Uznano mnie za zdrajcę. Tymczasem sam zostałem zdradzony.
Przez cały sezon 1989-1990 w mediach pojawiają się informacje o potencjalnym transferze Roberto Baggio do Juventusu. Kibice Violi czytają te wiadomości ze wściekłością. Ich najlepszy piłkarz ma wielkie poparcie ultrasów. Jesteśmy u szczytu sił fanatycznych grup kibiców w Italii. To zupełnie inne czasy niż dziś. Już w styczniu 1990 roku Corriere della Sera informuje, że Baggio powiedział tak Silvio Berlusconiemu, a Fiorentina tak Geniemu, a nie Lemu. W grze są więc Milan i Juve. Transfer to kwestia czasu. Właściciel Fiorentiny, hrabia Pontello, mówi, że Roberto chce odejść do Juventusu. Baggio odpowiada bez ogródek po ostatnim meczu w sezonie Serie A. Pontello ma dłuższy nos niż Pinokio. Mogę tu podpisać kontrakt na kolejne 3 lata. Ultrasi są wściekli i od dłuższego czasu protestują przeciwko właścicielowi. 18 maja, dwa dni po drugim meczu finałowym, agent Roberto Baggio, Antonio Caliendo, zwołuje konferencję prasową i ogłasza, że jego piłkarz zostaje sprzedany do Juve za 25 miliardów lirów. To transfer wszechczasów. Ta informacja wyciąga na ulicę tysiące wściekłych kibiców. We Florencji dochodzi do zamieszek z policją, nawet starsze kobiety rzucają doniczki z kwiatami z okien. Miasto kipi ze złości. Architektem tego transferu jest Antonio Caliendo, nazywany ironicznie panem 10%. To pierwszy wielki agent we włoskiej piłce, taki Mino Raiola lat 70. i 80. To on namawia Baggio do transferu, choć Roberto ma wątpliwości. Ostateczną decyzję podejmuje dzień przed przyjazdem na zgrupowanie reprezentacji Italii do Coverciano. Tam też docierają zamieszki, więc Baggio jedzie na obóz z kadrą narodową, schowany na tylnej kanapie radiowozu. Włoskie gazety codziennie informują o kulisach transakcji wszechczasów. W listopadzie 1989 roku Baggio w hotelu w Modenie powiedział Adriano Gallianiemu, dyrektorowi Milanu, że marzy o tym, by zagrać w ekipie Rossonerich, ale zmienia zdanie i dzień po finale Pucharu UEFA, już 17 maja 1990 roku, podpisuje kontrakt w kancelarii Luki di Montezemolo w Mediolanie. W Modenie zorganizowano konferencję prasową, na której ktoś rzucił Baggio biało-czarną chustę Juventusu, a ten ją odrzucił, po czym wypowiedział słowa, które w Italii odbiły się gigantycznym echem. Ostatnie 7 miesięcy w Fiorentinie było dla mnie koszmarem. Nikomu tego nie życzę. Odchodzę do Juve, bo pan Pontello zawarł z tym klubem umowę, ale na Mistrzostwa Świata wyruszam jako zawodnik Fiorentiny. W tej całej aferze najbardziej przegrywają kibice tego klubu. Chciałem zostać, ale zostałem zmuszony do odejścia. O 18.00 Pontello zdementował wszystkie informacje, twierdząc, że klub składał kilka ofert piłkarzowi, ale ten ze swoim agentem za każdym razem je odrzucał, twierdząc, że były za niskie. Baggio późnym wieczorem dociera do Coverciano, a następnego dnia podczas treningu reprezentacji Włoch wysłuchuje obelg ze strony kibiców. W takiej atmosferze przygotowuje się do pierwszego mundialu w swoim życiu, rozgrywanego w jego ojczyźnie. Bright flash, bright...